Gdzie tu jest sprawiedliwość na tym świecie? Rodzina mnie nie rozumie, roboty nie mam, a teściowa ciągle żyje. Tak być nie będzie. Z jakiej racji ja całe życie zapierdzielam jak mały samochodzik, a ty wylegujesz się tylko jak świnia w tym marłowie? Mam tego dosyć. I albo natychmiast coś z tym wszystkim zrobisz, albo spotkamy się u adwokata. Muszę handlować, żeby żyć. W handlu, tak jak w życiu, najważniejsze, żeby się kręciło, bo jak się nie kręci, to zdycha. A żeby cię piorun pierdyknął w ten łysy łeb, tmendo. Wyżywienie to podstawa życia jest normalnie. Jak jedzenie jest, to i życie jest. A jak jedzenia nie ma, to śmierć. Dobrze mówię? Można jeżdżę. Ojciec, ja wiem, co ja na sobie noszę, dobrze? Bo ja w odróżnieniu od ciebie odbieram się świadomie. No i dodam więcej. Ja jestem trendy. Mówi ci to coś? Ja już nie mogę tak żyć normalnie. Nie mogę się nic kupić normalnie. Na nic mnie nie stać. Nie brakuje mnie na wszystko normalnie. A inne są, co mają. Mój rzęcz to kanalia, a paścioch też nie lepszy. Sam kradnie papier, a na innych gada. Choć ta Polska pięknie wita i o zdrówko się pyta. Istnieje teoria naukowa o istnieniu światów równoległych. No, nie kompromituj się. Dla mnie kawa musi być mocna jak szatan, proszę pana, i gorzka jak gorycz porażki wyborczej.